tyle mówiłyśmy o pierwiastkach kwadratowych, a ja się zastanawiam, czy istnieją jeszcze jakieś inne. Tak, oczywiście. Skoro możesz podnieść 2 do potęgi trzeciej, 2 do trzeciej równa się 8, a pierwiastkowanie jest działaniem odwrotnym do potęgowania, wobec czego możemy powiedzieć, że pierwiastek trzeciego stopnia, i piszemy na górze trójeczkę tu z 8, równa się 2. To jest różnica między pierwiastkiem kwadratowym, a wszystkimi innymi pierwiastkami. Że dla pierwiastka kwadratowego nie piszemy tej dwójki. Właśnie tam, czyli w tym... Tak jakby się domyślamy, że ona tam jest. Tak, jeżeli tam nic nie ma, to znaczy się, że to jest pierwiastek kwadratowy. Ale my chcemy teraz mówić o pierwiastku trzeciego stopnia. Dobrze, a czy mogę zapytać, czy istnieją również inne pierwiastki, które będą miały tu czwórkę albo jakąkolwiek inną tak, liczbę? Tak, owszem, ale nie będziemy się nimi teraz zajmować. No dobrze. Ale definicja jest zawsze, że to jest taka liczba, której czwarta potęga równa się liczbie podpierwiastkowej, czy piąta potęga równa się liczbie podpierwiastkowej, a my się będziemy zajmować liczbami, których trzecia potęga równa jest liczbie podpierwiastkowej. Na przykład pierwiastek trzeciego stopnia z 27. To ile to jest? Trzeciego stopnia. 3 razy 3 razy 3, czyli 6, nie, 9 razy 3, 27, dobrze. Czyli to jest 3. 3. A pierwiastek trzeciego stopnia ze 125? To będzie 5 razy 5 razy 5. No. Czyli 5 do trzeciej. No, 5 do trzeciej to jest 125, to jest liczba podpierwiastkowa. To jest 5. Tak. A pierwiastek trzeciego stopnia z 1000. O, to trudne. Z 1000. Trzeciego stopnia na dodatek. Tak jest. A, to będzie 10. No 10 razy 10 razy 10 to jest 1000. Tak. I działania na pierwiastkach trzeciego stopnia są dokładnie takie same jak działania na pierwiastkach kwadratowych. Także na przykład pierwiastek trzeciego stopnia z 9000. No to mogę policzyć jako pierwiastek trzeciego stopnia z 9 razy tak. Pierwiastek, brzydko napisałem, trzeciego stopnia z 1000. Równy jest. I to się równa. No tutaj z tą dziewiątką już nic nie zrobisz. Ale z 1000 mogę. Tak. Bo to będzie 10, czyli to będzie 10 pierwiastków trzeciego stopnia z 9. Nie, tak, tak, przepraszam bardzo, w porządku. No, raz mi się udało. Ja się pomyliłam. Słuchaj, a przypomnij sobie, że przy pierwiastkach kwadratowych taką bardzo istotną figurą był kwadrat. No tak. Nawet mówiliśmy pierwiastek kwadratowy, a nie do kwadratu, a nie do drugiej potęgi, czy pierwiastek stopnia drugiego. No bo na początku mnie zapytałaś o pole kwadratu. Tak. A czy tutaj kojarzy Ci się jakaś figura, która może być związana z pierwiastkiem trzeciego stopnia i z potęgą trzeciego stopnia? Tak. Kojarzy mi się figura, którą nazywamy sześcianem. I objętość sześcianu to jest iloczyn jego boków. Tak, czyli a jeżeli bok, wszystkie boki sześcianu są równe, czyli to jest po prostu a do trzeciej. Objętość sześcianu o boku a jest a do trzeciej. I pierwiastkowanie to jest tak, jakbyś szukała, ile wynosi w drugą stronę. W drugą stronę. Ile wynosi bok sześcianu, którego masz daną objętość. Objętość wynosi, no nie wiem, na przykład 250. Czyli w jedną stronę działamy tak, tak, a w drugą stronę będziemy działać tak. Zaczynamy od tej objętości i szukamy boku. Tak. Może tutaj napiszesz od właśnie, żeby nie było zero. A więc na przykład objętość wynosi 250,
30, 50. A my chcemy znaleźć bok sześcianu. To musimy wykonać działanie pierwiastkowania trzeciego stopnia. Pierwiastek trzeciego stopnia z 200, nie 250 równo się, tylko pierwiastek trzeciego stopnia z 250. No właśnie to chciałam... Ale nie możesz równa się pisać. Tutaj. No dobrze, to tutaj poprawię. Pierwiastek trzeciego stopnia z 250 to będzie bok sześcianu o objętości 250 jednostek sześciennych. Dobrze, to teraz proszę oblicz ten bok. Aha, mam obliczyć, ile on wynosi. Tak. Hej, no dobrze. 250. No to trzeba sobie pomyśleć, jak to można by było inaczej zapisać. Rozłożyć na iloczyn. Pierwiastek trzeciego stopnia z 25 razy 10. Może to nie jest dobra metoda. Lepiej przypomnij sobie, jak już cię pytałam, ile to jest pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. A 250 to jest... Czyli przyjmiemy, że to będzie pierwiastek z 2 razy 125, tak? Tak. I teraz rozpiszemy to tak. Razy pierwiastek trzeciego stopnia ze 125, a to już wcześniej wyliczyłam, że jest 5. Czyli mamy 5 pierwiastków z trzeciego stopnia z 2. Dobrze. To teraz proszę zrób już taki przykład, nie odwołując się do objętości. Pierwiastek trzeciego stopnia, tylko taki dłuższy może pierwiastek, z 18 razy 15 razy 50. I tak, ten iloczyn, który jest pod spodem, napiszmy sobie oddzielnie. 18 razy, bez znaku równości. Aha, samym iloczynem się zajmiemy. 18 razy 15 razy 50. I postaramy się tak przedstawić w postaci iloczynu, żeby zobaczyć, czy tam nie ma trzecich potęg jakichś liczb, sześcianów jakichś liczb. 18, no to jest 2 razy 9, prawda? No tak, 2 razy 9, a 9 to już mamy sześcian, czyli tutaj będzie... Nie, 9 to nie mamy sześcian. 9 to jest 3 do kwadratu. Ach, słusznie. A 15 to jak rozłożymy? Jak możemy rozłożyć? 15, no 12... Rozłożyć na iloczyn. 3 razy 5. No możemy. 3 razy 5. A 50? Razy 5 razy 10. Może 2 razy 25. Też może być. Dobrze. To teraz poszukaj w tym iloczynie sześcianów jakichś liczb. Sześcianów. Żeby było coś do potęgi trzeciej. No na przykład 9 razy 3. To już jest 3 do trzeciej, prawda? 9 razy 3, 27, tak, 3 do trzeciej. Zgadza się. To napisz równa się. 2 razy... To było 27. 3 do trzeciej. 3 do trzeciej. Dobrze. Może podkreślisz te dwie liczby, które już zostały... Które zużyłam. Tak. Czyli to było to. Teraz przyjrzyj się pozostałym, gdzie jeszcze jest sześcian. Z jakiego iloczynu otrzymamy jeszcze trzecią potęgę jakiejś liczby? 5 razy 25. Oczywiście, to jest 5 do trzeciej. Tak, to tutaj będzie 5 do trzeciej i teraz zaznaczymy sobie, że to było to i to. No i zostały nam dwie smutne dwójeczki. 2 razy 2. Czyli 2 do drugiej. Dwójkę już masz napisaną, to tylko potęgę wystarczy dopisać. 2 do drugiej. No dobrze, i teraz ten pierwiastek, który napisałaś na początku.
zamieni na pierwiastek z iloczynu liczb. Pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do drugiej. Razy 3 do trzeciej, razy 5 do trzeciej. Równa się. Równa się. I teraz iloczyn pierwiastków. Pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do drugiej. Razy pierwiastek trzeciego stopnia. Trzeciej i razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 do trzeciej. Tak, czyli równa się. No, pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Nic się z tym nie zrobi już. I razy ile? I razy pierwiastek. Pierwiastek z 3 trzeciego stopnia. Z 27 to jest 3. No, nie licz, że to jest 27, oczywiście, że to jest 3. Ale nie licz tak. Masz pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do trzeciej, czyli 3. Wynik. No dobrze, ale mnie jest tak łatwiej naokoło. A nie zawsze wiesz, ile to jest. No tak, to prawda. 3. A z drugiego pierwiastka? 5. Tak? Czyli 15 pierwiastków trzeciego stopnia z 4. No dobrze.